Bueno, Álvaro, ¿cómo te sientes después de Álvaro, jak się czujesz po tak długiej środowej nocy? Znakomicie, to był wspaniały wieczór dla nas i wszystkich kibiców Atletico, ale musieliśmy o nim szybko zapomnieć, bo czeka nas arcyważny mecz przeciwko Barcelonie. Potrzebujemy punktów, aby być jak najwyżej w tabeli, a oto będzie bardzo ciężki mecz. Długo i mocno świętowaliście? Tak, nie mogłem spać całą noc, analizowałem te magiczne chwile ze swoją żoną, chociaż byłem bardzo zmęczony. W najbliższym meczu możesz pobić swój rekord strzelecki. Masz na koncie 20 goli we wszystkich rozgrywkach. Czyli tyle, ile w najlepszych sezonach w Realu Madryt i Juventusie. Ta cyfra zmieni się w niedzielny wieczór? Bardzo bym chciał, chociaż ważniejsze będzie dla mnie zdobycie 3 punktów w tym meczu. Mam nadzieję, że moje bramki pomogą drużynie i zakończymy bardzo dobrze ten sezon. Ostatnio macie wielkie trudności z wygrywaniem meczów na wyjeździe. Metropolitano jednak jest waszą twierdzą. Gracie z Barceloną. Spotkanie, które może mieć wielki wpływ na końcową tabelę. Czy jesteście specjalnie przygotowani do tego meczu? My jesteśmy zmotywowani na każdy mecz, który rozgrywamy. Rozumiem, że ludzie mogą myśleć, że w meczach na wyjeździe nie jesteśmy wystarczająco skoncentrowani. Staramy się bardzo, ale nie wychodzi. Na Metropolitano jest niesamowita atmosfera, a doping naszych kibiców pomaga nam wygrywać mecze. Joao Felix wraca na Metropolitano. Wczoraj w jednym z wywiadów powiedział, że nie spodziewa się ciepłego przyjęcia. Jak jego osobę odbiorą kibice Atletico? Jedyne, co mogę powiedzieć, to to, żeby nie miał zbyt dobrego dnia w niedzielę na boisku. To naprawdę dobry chłopak. Nigdy nie miałem z nim problemów, kiedy był w Atletico. Nie chcę dla niego źle, ale lepiej, aby jutro nie zagrał zbyt dobrze.